Witajcie kochani! Dziś opowiem Wam o mojej aktualnej pielęgnacji, zarówno tej porannej, jak i wieczornej, ale też przedstawię Wam kosmetyki, które obecnie stosuję. Jeśli macie ochotę posłuchać odrobinę na ten temat, zapraszam Was bardzo serdecznie do oglądania. Na początek muszę wspomnieć kilka ważnych informacji. Pierwsza to jest taka, że jestem posiadaczką cery mieszanej, wrażliwej, a druga, że mam 35 lat. I to wszystko składa się na moją aktualną pielęgnację. Wiosna to jest też taki okres, kiedy odstawiam bardziej takie treściwe, gęste konsystencje na rzecz tych lżejszych, ale też inwestuję przede wszystkim w nawilżenie i ochronę. Co robię, kiedy wstanę rano? Idę do łazienki, odświeżam moją skórę, muszę się obudzić, spryskuję ją wodą termalną marki Avène, następnie osuszam ręcznikiem i aplikuję pod oczy maseczkę marki Dermalogica Stress Positive Eye Lift. To są takie dwa kosmetyki, które są w mojej pielęgnacji bez względu na porę roku i cały czas do nich wracam. O tej maseczce też już Wam wielokrotnie opowiadałam, o wodzie termalnej, także nie wyobrażam sobie mojego poranku bez tych dwóch produktów. Później idę do kuchni, robię kawę, wykonuję takie moje standardowe, codzienne, poranne czynności. A kiedy już muszę się szykować, skakuję pod prysznic, zmywam maseczkę w okolicach oczu i też oczyszczam moją skórę pianką. Delikatną pianką na bazie wody winogronowej marki Codeli, która przepięknie pachnie i ona naprawdę tak fajnie odświeża tą moją skórę. A po wyjściu spod prysznica oczywiście tonizacja, bo to jest bardzo ważne. I tutaj pojawia się po raz kolejny tonik marki Codeli, również na bazie wody winogronowej, który fantastycznie tą skórę koi, też daje takie uczucie chłodzenia, właśnie nawilżenia. No i później co robię? Pielęgnacja. Tak, oczywiście. Pielęgnacja poranna nie jest tak skomplikowana jak wieczorna, też nie wykonuję tak wiele kroków w tej pielęgnacji, bo tutaj nie mamy makijażu, chociaż skórę oczyszczam, tak jak Wam wcześniej wspomniałam, to jest też bardzo ważny krok po całej nocy. I pierwszy produkt, po który sięgam, jest to serum. To jest produkt, z którego zaczęłam korzystać już jakiś czas temu i tak naprawdę może został mi jeszcze na jeden raz. Kupiłam go na targach Beauty Forum w tej edycji wiosenno-letniej. Też Wam wtedy o nim wspominałam. I to jest marka Ava. Biomimetyczny peptyd, aktywator młodości. I miałam co do niego, chciałam, żeby on rzeczywiście tak działał, jak obiecuje producent, czyli mamy tutaj taki naturalny botoks. Nakładamy to serum na lekko zwilżoną skórę, wmasowujemy i później możemy nałożyć krem. I wiecie co, szczerze, zapłaciłam za niego niewielkie pieniądze, bo około 20 zł, ale nie zauważyłam nic. Ani jakiegoś specjalnego nawilżenia, ani napięcia, ani zniwelowania tych zmarszczek mimicznych, zwłaszcza tutaj w tej okolicy. No nic, także na pewno do niego nie wrócę. Myślałam, że będzie to super produkt, niestety się pomyliłam. Ale przetestowałam, wypróbowałam i wiem teraz, jak już działa. I tak jak mówię, na pewno do niego nie wrócę. Natomiast od kilku dobrych tygodni, już prawie niedługo będą 2 miesiące, stosuję na dzień krem marki Clinique. To jest jeden z tych nowszych produktów, które pojawiły się w ofercie marki. Zresztą pokazywałam Wam w vlogu z konferencji marki ten oto kosmetyk. Pisałam już o nim na moim blogu i też bardzo często się o niego dopytujecie. To jest pojemność 50 ml i ja już jestem w połowie. Konsystencja kremowo-żelowa. Zero jakiegokolwiek zapachu. To jest produkt przeznaczony głównie do cery wrażliwej, suchej, odwodnionej, ale też myślę, że do każdego typu cery sprawdzi się świetnie. I to, co zauważyłam, to to, że moja skóra go kocha, uwielbia ten krem żel. Bardzo fajnie rozprowadza się właśnie na skórze, szybko się wchłania, pozostawia taki delikatny film, przez co też bardzo ładnie rozprowadza się podkład. Przetestowałam ten produkt na kilka różnych sposobów.
bo wy wiecie, że ja jestem blogerką urodową i muszę każdy kosmetyk sprawdzić w różnych sytuacjach, ekstremalnych, mniej ekstremalnych, z podkładami, z filtrami i ze wszystkim. I słuchajcie, ten krem naprawdę ze wszystkim sprawdził się na 6 z plusem. Jestem z niego bardzo zadowolona, nawet bym powiedziała, że jestem nim zachwycona. W dodatku producent nas informuje o tym, że możemy go wykorzystać też w inny sposób, jako maseczkę nawilżającą, czy na przykład na włosy, czy w jakieś takie miejsca jak łokcie czy dłonie, które są bardzo suche. Coś wspaniałego. Jeśli nie mieliście jeszcze okazji przetestować tego oto kremu żelu marki Clinique, to koniecznie to zróbcie, bo właśnie tak jak mówię, teraz jest najlepsza pora, żeby wykorzystać taką oto konsystencję kremowo-żelową, bo wiem, że jest jeszcze taka gęstsza konsystencja, ale myślę, że przy cerach mieszanych i teraz właśnie w okresie takim wiosenno-letnim, kiedy ta temperatura jest dużo, dużo wyższa, to będzie idealne. Także stosuję na dzień właśnie ten oto krem, no i oczywiście krem pod oczy. I tutaj pojawia się nowość w ofercie marki Bandy, jest to seria Phyto Lift Care, odmładzający krem pod oczy. On ma taką dosyć gęstą, przyjemną, treściwą konsystencję, białą, ale bardzo ładnie się tutaj rozprowadza w tej okolicy. Też nie tworzy żadnych problemów z użyciem korektora. Też przetestowałam go na różne sposoby, ale wiecie, co jest w nim również bardzo fajne? To, że mamy tutaj pojemność 30 ml. Nie tak jak standardowe kremy pod oczy 15. Możemy go stosować na dzień i na noc i starczy Wam naprawdę na długo. A wiecie o tym, że kosmetyki Bandy nie są najdroższe. Dostaniecie je w Hebe, możecie je zamówić na stronie internetowej, czy też w różnych salonach kosmetycznych, czy w Instytucie Bandy. A polecam Wam wypróbować, bo to jest bardzo, bardzo ciekawy produkt. Bardzo fajny krem pod oczy. I słuchajcie, jeżeli chodzi o poranną pielęgnację, to będzie tyle. Teraz przejdziemy do wieczornych rytuałów. Tak jak wspomniałam wcześniej, wieczorna pielęgnacja jest nieco bardziej skomplikowana i wykonuje też więcej kroków. To się wiąże przede wszystkim z tym, że mamy makijaż, że skórę po całym dniu trzeba dobrze oczyścić, ale też przygotować ją na sen, a Wy już wiecie o tym doskonale, że w nocy skóra najlepiej pracuje, najbardziej intensywnie i wtedy warto dostarczyć jej ciekawych substancji aktywnych. Co robię na sam początek? To zmywam moje oczy oraz usta. I w tym celu stosuję balsam Clinique Take the Day Off, do którego wracam już od kilku lat. Nie wyobrażam sobie mojej pielęgnacji bez niego. To jest taki kosmetyk, który jest w stanie ściągnąć wszystko z Waszej buzi. Jakikolwiek tusz wodoodporny, bardzo mocno zastygające pomadki. To jest po prostu takie moje must have i do niego wracam cały czas. I tak jak mówię, zmywam nim oczy i zmywam nim usta. Kolejny krok, sięgam po płyn micelarny. I to jest też nowość w mojej pielęgnacji, płyn micelarny marki Caudalie na bazie wody winogronowej. Tak naprawdę mam całą tutaj serię tych kosmetyków oczyszczających z Caudalie i bardzo mi się one spodobały. Ten płyn świetnie ściąga tą taką pierwszą warstwę naszego makijażu, podkład, puder i całą resztę z twarzy, tutaj z szyi, również z dekoltu. Także stosuję kolejny krok, płyn micelarny. Następnie sięgam po balsam, ale tylko w takich momentach, kiedy mam na sobie cięższy podkład, na przykład Estée Lauder Double Wear. To wtedy wykonuję kolejny krok, czyli masuję tutaj moją skórę twarzy przy pomocy tego balsamu. No i teraz przychodzi mycie, mycie z wodą i tutaj znowu sięgam po piankę Caudalie, delikatną, przyjemną, pięknie pachnącą. Myję moją skórę, ta pianka i ta szczoteczka. To jest szczoteczka Yasumi Nuno, tak chyba się nazywa. Następny krok, czyli widzicie, to oczyszczanie jest takie dosyć bardziej skomplikowane. Bywa też tak, że jestem w domu i praktycznie przez cały dzień jestem w domu, a też już Wam wspominałam o tym, że kiedy wracam do domu,
jakiejś tam porze, powiedzmy popołudniowej, to nie lubię siedzieć w makijażu i zmywam sobie moją skórę. Zostawiam tylko okolice oczu. I tutaj stosuję mleczko Caudalie z tej samej serii i zmywam to mleczko przy użyciu chusty kosmetycznej nasączonej wodą, a następnie tonizuję skórę. I jeśli tak właśnie pozostaje w ciągu dnia, tego popołudnia, to kiedy przychodzi wieczorna pora, wtedy już nie sięgam po ten balsam, bo nie mam takiej potrzeby, tylko właśnie stosuję płyn micelarny, piankę i gotowe. Tonizacja. Kolejny krok, bardzo, bardzo ważny. Pytacie się mnie również o to, czy tonik należy zmywać. Nie, dziewczyny, nie zmywamy toniku z twarzy. Wystarczy go nałożyć na swoją skórę przy pomocy albo bacika, albo po prostu takich zwilżonych dłoni, wklepać go w skórę i zostawiamy. Ja stosuję cały czas ten sam tonik, który stosuję w porannej pielęgnacji, czyli Caudalie, ten oto lotion. I bardzo dobrze się sprawdza. Dwa razy w tygodniu, nie, przepraszam, co drugi dzień aplikuję na moją skórę płyn złuszczający Clinique w wersji 1.0 bez alkoholu. Tutaj widzicie, mam już dużą butlę, ale zostało mi go mniej więcej tyle. Mam już też następną butlę, czyli zapas jest. I to też jest taki kosmetyk, do którego wracam regularnie. Czyli codziennie stosuję, no może nie codziennie, co drugi dzień stosuję płyn złuszczający, co drugi dzień stosuję ten tonik z Caudalie. Ale się zamieszałam. Chciałabym Wam o wszystkim powiedzieć dokładnie, ale widzę, że jest tego tak dużo, że może jeszcze raz zrobimy taką powtórkę. Czyli tak, najpierw zmywam oczy i usta przy pomocy balsamu, następnie zmywam pierwszą warstwę mojej skóry przy pomocy płynu micelarnego, później stosuję balsam, ten sam, który używałam do zmycia oczu i ust. Jeśli nie mam makijażu, to wtedy wystarcza mi tylko płyn micelarny. Kolejny krok, czyli mycie skóry z wodą i tutaj wchodzi pianka, a następnie tonizacja lub też płyn złuszczający. Ok, mamy to. Teraz idziemy dalej, czyli kosmetyki pielęgnacyjne i serum. Ja już od kilku dobrych lat stosuję to samo serum, wracam do niego regularnie. Proszę bardzo, to jest Estée Lauder Advanced Night Repair. I tutaj została mi już resztka, żeby nie było, mam kolejne opakowanie. Proszę bardzo, tak, to jest taki kosmetyk, do którego, bez którego nie wyobrażam sobie mojej pielęgnacji. I ja już na jego temat słyszałam bardzo różne opinie, że to jest produkt, który jest nie wart swoich pieniędzy, że mamy tutaj samą wodę, nie ma żadnych substancji aktywnych, że on nie działa, nie widać tego działania, a ja Wam powiem tak. Rzeczywiście konsystencja jest bardzo przyjemna i taka wodnista, momentalnie się wchłania. Absolutnie nie zgadzam się z tym, że nie ma tutaj żadnych substancji aktywnych, ponieważ są na przykład wyciągi z drożdży, które wspaniale działają na skórę mieszaną. Nie zgadzam się również z tym, że nie widać działania tego produktu, ponieważ widać. A wiecie, kiedy zauważycie najszybciej? W momencie, kiedy go odstawicie, sięgniecie po jakiś inny kosmetyk, to wtedy zobaczycie, że jednak skóra się lubi z tym produktem, lubi to serum i naprawdę przy dłuższym stosowaniu jest rozświetlona, jest gładka, te zmarszczki nie pojawiają się tak szybko, jest też nawilżona. To jest absolutnie fenomenalny kosmetyk i ja należę do tej grupy, która go uwielbia. Także widzicie, serum jest. Teraz krem. Krem pod oczy. Od jakiegoś czasu nie stosuję kremu pod oczy codziennie wieczorem. Wspominałam Wam o tym, że był taki moment w mojej pielęgnacji, kiedy ta skóra wokół oczu była bardzo, bardzo przesuszona. Wtedy zrezygnowałam ze stosowania kremu na noc. Chciałam też sprawdzić, czy to jest wina tego, jaką pielęgnację stosuję, jaki krem pod oczy stosuję. Być może zbyt silne substancje aktywne. Zwróciłam uwagę, że jest to też w dużej mierze wina korektora, który wtedy stosowałam, korektora z Catrice. A stosowałam go od bardzo, bardzo dawna i on też przesuszył mi tę okolicę. Natomiast udało mi się ją wyprowadzić do takiego stanu, że jest, powiedziałabym, nawet bardzo dobrze. I dlatego teraz, co drugi dzień, znowu sięgam po ten krem odmładzający z Bandy Phyto Care.
i bardzo dobrze się sprawdza. Rano nie czuję, że te moje powieki są jakieś opuchnięte, to przesuszenie już praktycznie zniknęło, ta skóra jest bardzo fajnie napięta, także krem pod oczy po serum. I teraz kolejna nowość w mojej pielęgnacji to jest krem nawilżający, nawodniający na noc. Otóż odstawiłam w ostatnim czasie po zimie kremy takie bardzo treściwe, odżywiające, regenerujące, przeciwzmarszczkowe i zaczęłam testować coś nowego. Jest to produkt marki Glam Glow Water Boost. I to jest też, bym powiedziała, krem żel, ale bardzo zaskoczyła mnie, słuchajcie, jego konsystencja. Spodziewałam się, że będzie w działaniu bardzo przypominał ten z Clinique. No bo tak jak mówię, konsystencja wydaje się być bardzo podobna, kremowo-żelowa. Natomiast, no właśnie, to zaskoczenie. Słuchajcie, w momencie, kiedy nakładacie go na skórę, to on się zmienia w coś takiego jak woda. Przynajmniej odnosicie takie wrażenie, jakbyście rozprowadzały wodę na skórze. Konsystencję taką bardzo, bardzo wodnistą. Przez to też momentalnie się wchłania, ale na tej skórze pozostaje takie nawilżenie. To nie jest jakaś tłusta warstwa, to nie jest taka warstwa silikonowa, tylko czujecie to nawilżenie i to jest nieprawdopodobne. Jedyne, co mi przeszkadza w tym kremie, to jego zapach. Wiem, słyszałam u innych dziewczyn, że kojarzy mi się z takim zapachem gumy do żucia, jakimś takim bardzo słodkim. Dla mnie niestety jest zbyt chemiczny i nie do końca mi odpowiada. To nie jest ta nuta zapachowa, w którą ja lubię inwestować, ale nie mam mu na razie nic do zarzucenia i kiedy aplikuję go właśnie wieczorem, to zauważyłam, że skóra rana jest taka promienna, że wygląda naprawdę bardzo, bardzo ładnie. I to jest też produkt, który możecie stosować rano i wieczorem, albo tylko rano, albo tylko wieczorem. Na razie, tak jak mówię, jestem w fazie testu, więc też nie chcę się za bardzo na jego temat rozwodzić. Na pewno będzie jego recenzja na moim blogu. Na podsumowanie muszę jeszcze wspomnieć o dodatkowej pielęgnacji, którą wykonuję wieczorem. Czyli mamy tutaj na myśli peelingi i maseczki. Dwa razy w tygodniu sięgam po peeling kawitacyjny i tu mam takie urządzenie, które już Wam również pokazywałam, z Yasumi. Zobaczcie, świetnie wygląda. Naprawdę rewelacja. Mam już od jakiegoś czasu i jeszcze nie ładowałam, co jest ciekawe, znaczy ładowałam tylko raz, zanim się zabrałam właśnie za peeling kawitacyjny w domu. Także stosuję peeling kawitacyjny z wodą termalną. I kiedy wykonam taki peeling, nakładam maseczkę. Korzystam w tej chwili z różnych maseczek, zarówno tych w płacie, jak i takich kremowych. Też mam maseczki oczyszczające, wygładzające. Uwielbiam, no po prostu uwielbiam. I dwa razy w tygodniu wykonuję kawitację, a jeszcze dodatkowo raz w tygodniu stosuję taki peeling mechaniczny. Opowiadałam Wam o nim ostatnio, tylko widzę, że no nie wzięłam go tutaj ze sobą. Peeling L'Oreal oczyszczający z pestkami kiwi, peeling cukrowy. Jestem w nim zakochana, w jego zapachu, w tym jak przepięknie wygładza skórę, lekko ją tak rozgrzewa podczas całego peelingu. Wygląda ona cudownie i wtedy nakładam maskę na noc. Albo stosuję maseczkę Bandy, taką z tej kuracji mocno nawilżającej, albo stosuję maseczkę z kwasami. To jest naprawdę, to zależy od mojego humoru, poczucia, samopoczucia i tego, na co mam w danej chwili ochotę. Także tak by się przedstawiała moja obecna pielęgnacja. Na zakończenie wspomnę o jeszcze jednym kosmetyku, ponieważ tak jak mówiłam Wam, kończy mi się właśnie to serum z Ave i jego następcą będzie serum marki O2 Skin i to jest serum, które posiada w sobie tlen. Bardzo ciekawy produkt. Poznałam markę na konferencji Meet Beauty. Co prawda posiadam tylko jeden kosmetyk. Nie otrzymałam od marki, jak również od sponsorów spotkania Meet Beauty torby z kosmetykami. Nie będę dzisiaj na ten temat się rozwodzić. Natomiast mam właśnie to serum i chciałabym je przetestować, bo zapowiada się
bardzo, bardzo ciekawie. Tak jak mówię, serum tlenowe może być też dla Was jakąś nowością. Także za jakiś czas na pewno dam Wam znać, czy się sprawdza, jak się sprawdza i jak też działa. No, zobaczymy. Myślę, że będzie lepsze od tego z Awy. No, ale słuchajcie, nigdy nic nie wiadomo. Nie wiadomo też, jak moja skóra wrażliwa na to zareaguje. Tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy filmik. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłam. Te kosmetyki, które Wam dzisiaj pokazałam, na pewno będą u mnie gościć przez najbliższe jeszcze 2 miesiące, tak podejrzewam, bo widzę, że tutaj ich pojemności raczej się tak drastycznie nie zmniejszą. Dajcie znać w komentarzach, jak wygląda teraz Wasza pielęgnacja, czy rozróżniacie pielęgnację zimową od wiosennej, jakie kosmetyki stosujecie, może macie jakieś takie, które mogłybyście mi polecić, coś ciekawego, coś nowego, coś, czego jeszcze nie znam. Czekam na Wasze komentarze. Przypominam, że linki do tych wszystkich produktów znajdziecie w opisie do filmiku. Tam też postaram się zamieścić Wam posty, linki do postów na blogu, gdzie znajdują się recenzje poszczególnych kosmetyków. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. No i co? Zapraszam do kolejnych filmików. Trzymajcie się cieplutko. Pa, pa!